Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj przespaceruję się po zapleczu technicznym. To w nim znajdują się pracownie, w których przygotowujemy scenografię, rekwizyty czy kostiumy do spektakli. Na początek stolarnia. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nad czym pracujecie? Teraz pracujemy nad dekoracją do jeszcze mogłości. W tym momencie montujemy dach, żeby tu się składa z dwóch części. Dach, bo jedna by była za duża. I nie weszła tam na przykład. A co do tej pory już przygotowaliście? Do tej pory zrobiliśmy ścianki, które mamy w drugim pomieszczeniu. To jest część ścianek, które tworzy jakby środek domku. Właśnie w tym momencie maluję i spakuję je na szklankę do Andrzej. Zapraszamy. To jest właśnie nasz domek. Dokładnie to jest środkowa część domku. Tu mamy otwory bardzo małe, tak jak widać, bo tu będzie domek Jasia i Małgosi. Z tej strony chyba będzie domek Jasia Małgosi, a z drugiej będzie domek czarownicy. Znajduję się teraz w pracowni plastycznej. Zarys domku Jasia i Małgosi według projektu Matyldy Baczyńskiej jest już na ukończeniu. Teraz pora na wypełnienie go kolorem. Tak, byliśmy na dole w pracowni stolarskiej. Widzieliśmy zarys tego domku, który powstanie, domek Jasia i Małgosi. A tutaj teraz będziemy jakby ubierać ten domek. Chodzi o to, żeby ten domek był taki no, jak najbardziej rzeczywisty i najbardziej podobał się głównie dzieciom, ale i dorosłym również. Jak to zrobić? No, fajnie jest, jak oprócz koloru są również elementy takie wystające, to znaczy dodajemy troszkę przestrzeni, jakiś zymsik, jakaś futrynka i dodana, pogłębiona kolorem i ona powoduje, że to oko ludzkie bardziej jest zaciekawione i bardziej można je zainteresować. Jest to ciekawsze po prostu. Także no, teraz jest taka praca również z planem, bo musimy wiedzieć dokładnie, jak, w którym miejscu ten domek będzie się obracał i z której strony będzie najwięcej na niego można było patrzeć i na tym się jakby najbardziej skupiamy. Co jeszcze? No, wiadomo, że wszystko, każda ta scena, bo tu jest w zasadzie, tak jak widzimy, są bardzo różne obrazy jakby takie, ja to tak nazywam. I każdy ten obraz trzeba przenieść. No, trzeba sobie to dokładnie rozrysować najpierw i zrobić tą tak zwaną, najpierw zanim się zacznie pracować, zrobić tą tak zwaną logistykę, czyli dokładnie po kolei, żeby mieć opracowane, co robimy. No, najpierw rozrysujemy to wszystko, potem sobie ustalimy, jakie kolory pójdą najpierw, jakie później i tak dalej, i tak dalej. No, ten wstęp jest taki ważny, bo później ta praca idzie szybciej, gdy już się wiadomo, wie wszystko dokładnie, co po kolei robić. To są takie dwie ścianki środkowe tego naszego domku i one mniej więcej będą wyglądały tak, jak tutaj na tych projektach. Że tutaj ten element z tą półką wypełnioną tam książkami i innymi różnymi rekwizytami, a tutaj z kolei wejście do tego domku naszego. No i to wszystko mamy w skali 1 do 10, więc trzeba najpierw obmierzyć, orientować się co i jak, żeby to szybko, łatwo i sprawnie przenieść na najpierw taki rysunek linearny, a później będziemy malować. Wszystkie kostiumy, które widzą Państwo w naszych spektaklach, przygotowywane są w pracowni krawieckiej. Pracuje w niej pani Gosia, która uszyła do tej pory niezliczone ilości kostiumów.
widzicie teraz Państwo projekty strojów do spektaklu Jaś i Małgosia, przygotowane przez Matyldę Baczyńską. Zielony dach wraz z zimowym ogrodem to taka perełka w Tarnowskim Teatrze. Do tej pory na tarasie odbył się m.in. koncert tarnowskiego chóru Na sen na dach oraz salon poezji przygotowany we współpracy z Miejską Biblioteką w Tarnowie. Z tego słonecznego miejsca kończę dzisiejszy spacer i dziękuję Państwu za uwagę.